Pierwszy taki pacjent. Dostał najdroższy lek świata. Pierwszy taki pacjent w Polsce. Mały Staś dostał najdroższy lek świata w pierwszej dobie życia. Urodzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dziecko jako pierwszy noworodek w Polsce w pierwszej dobie życia otrzymało lek nusinersen rdzeniowy zanik mięśni. To jeden z najdroższych leków na świecie, a przy tym najbardziej skuteczny w leczeniu wszystkich typów rdzeniowego zaniku mięśni SMA, informuje RMF FM. We Wrocławiu programy lekowe z wykorzystaniem nusinersenu prowadzą Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej, program dla dorosłych i oddział neurologii dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia T. Marciniaka przy ulicy Fieldorfa, program dla dzieci. Profesor Barbara Króla-Kolejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, podkreśliła, że dzięki współpracy dwóch szpitali i pozytywnej opinii profesor Katarzyny Kotulskiej-Jóźwiak, przewodniczącej zespołu koordynacyjnego do spraw leczenia chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni, udało się tak szybko podać noworodkowi nusinersen. Zwiększa to szanse naszego małego pacjenta na zdrowy rozwój i normalne życie, powiedziała profesor Króla-Kolejnik. Liczyła się każda godzina, lekarze podkreślają, że współpraca była konieczna. Teoretycznie chłopiec nie powinien otrzymać leku w szpitalu, który prowadzi program dla dorosłych, ale podanie noworodkowi nusinersenu w szpitalu, który zajmuje się terapią dzieci, nie byłoby możliwe w tak krótkim czasie. Wskazano przy tym, że czas w tej terapii odgrywa kluczową rolę i im szybciej pacjent przyjmie lek, tym większa jest jego skuteczność. Najlepiej podać go w pierwszej, a najpóźniej w drugiej dobie życia. Dziecko zostało zdiagnozowane w pierwszych tygodniach ciąży, a wszystkie procedury rozpoczęliśmy kilka miesięcy przed planowanym porodem. Dzięki temu lek czekał w aptece szpitalnej i Staś otrzymał nusinersen 21 godzin po przyjściu na świat, powiedziała doktor habilitowany Magdalena Koszewicz z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do podania leku konieczne było wykonanie punkcji lędźwiowej i specjalne przygotowania do podania dokanałowego. Medycy wskazują, że dzieci, które poddano terapii, zanim wystąpiły u nich objawy SMA, ruchowo rozwijają się niemal tak dobrze jak ich zdrowi rówieśnicy. Badania te dotyczą pierwszych 3 lat życia, bo dopiero w 2016 rok nusinersen został włączony do programów lekowych na świecie, podkreśliła profesor Króla-Kolejnik. Im wcześniej podamy lek, tym jest większa szansa na to, że dziecko będzie zupełnie zdrowe albo prawie zdrowe. Terapia nusinersenem jest może bardziej obciążająca dla dziecka na przykład ze względu na częstość podawania, ale jest już terapią uznaną i w pełni dostępną. Po prostu dzieci otrzymują lek za darmo, zaznacza dr Magdalena Koszewicz. U Stasia wykryto SMA dzięki badaniom prenatalnym. SMA bez diagnozy i terapii prowadzi do stopniowego osłabienia mięśni, co skutkuje powikłaniami ze strony układu oddechowego, pokarmowego i kostno-szkieletowego. Dziecko urodziło się w 38. tygodniu ciąży. Ważyło 2360 g. Dostało 10 punktów w skali APGAR. Nic nie wskazywało, że noworodek choruje i zapewne przez najbliższe miesiące nikt by o tym nie wiedział, gdyby nie badania genetyczne, jedyny sposób na wykrycie choroby jeszcze w okresie prenatalnym. Lekarze wskazują, że objawy SMA pojawiłyby się dopiero około 6 miesiąca życia, gdy chłopiec zacząłby się szybko rozwijać. Wtedy jednak na skuteczne leczenie mogłoby być za późno. W USA terapia nusinersenem została zarejestrowana w 2016 rok. Od 2019 rok dostępna jest także w Polsce i refundowana przez NFZ w ramach programów lekowych. Autor Magdalena Partyła.